Cześć kochani, witam się z Wami wiosennie, ponieważ w dzisiejszym odcinku skupimy się na sposobie tworzenia takiej ślicznej dekoracji w postaci uroczych koniczynek, papierowych koniczynek umieszczonych w doniczce. Także jeśli jesteście zainteresowani, jak przebiega proces powstawania tego projektu, to zerknijcie na kolejne ujęcie, gdzie znajdzie się lista niezbędnych materiałów, a tuż po tym zabieramy się do działania. Nasze koniczynki powstaną z tych oto kwadratów. Wezmę jeden z nich, nożyczki chwilowo odsunę. I teraz tak, ten kwadrat musimy złożyć na pół w poziomie. Powstał nam prostokąt. Ten prostokąt składamy na pół, ale w pionie. I dalej, utworzony kwadrat składamy po przekątnej. Powstał trójkąt. Teraz tak, tutaj jest część otwarta, z tej strony jest część zamknięta. I teraz z tego trójkąta będziemy tworzyć koniczynę. W jaki sposób? Bierzemy do ręki nożyczki, zaczynamy sobie od części zamkniętej. I teraz tak, tworzymy nacięcie, coś na kształt połówki serca, do tego bym porównała, już prezentuję Wam, jak to wygląda, mniej więcej tak. Ja sobie jeszcze to tutaj poprawię. W razie gdyby będziemy jeszcze wyrównywać. Niemniej. Taka jakby połówka serca. Po rozłożeniu z kolei mamy serce. Małe serce. Całość rozwijamy. I koniczyna gotowa. Pokażę Wam jeszcze na jednym kwadracie, aby wszystko było zrozumiałe. Tę koniczynkę chwilowo odkładam, biorę drugi kwadrat i jeszcze raz, zgodnie z tym, co robiliśmy na początku, składamy ten kwadrat na pół w poziomie, utworzony prostokąt składamy na pół, ale w pionie. I teraz kwadrat, który nam powstał, składamy po przekątnej. Wyrównujemy oczywiście zagięcie. Jeszcze raz pokazuję. Tu jest część zamknięta, tutaj część otwarta. Bierzemy do ręki nożyczki i zaczynamy nacinać kartkę od części zamkniętej. Nadajemy tej kartce kształt połówki serca. Można by też to przyrównać do płatka kwiata. Widzicie? Mamy taką jakby łezkę, też jest dość podobna figura. I teraz tak, rozkładamy wszystko. Mamy serce. Rozkładamy ponownie i jeszcze raz. Widzicie? Koniczyny są gotowe. Jest to bardzo prosta metoda, także myślę, że sobie z powodzeniem poradzicie z wykonaniem czynności, które przed chwileczką Wam pokazałam. I teraz jeszcze jedna czynność, czyli stworzenie łodygi. Ja tutaj celowo wybrałam drut o różnych długościach. Zacznę może od takiego krótkiego. I teraz tak, chwytam za klej na gorąco. Nakładam klej na jedną z końcówek tego drucika. Biorę koniczynę i
centralnej części tej koniczyny umieszczam drut z klejem, nałożonym klejem. Odkładam tę kończynę na bok, żeby, ojejku, widzicie, muszę poprawić za bardzo. Poruszałam tą kończyną. Ok. I zostawiam do scalenia obu tych elementów. Biorę sobie drugi drut. Ponownie nakładam klej na jedną z tych końcówek, biorę koniczynę i w centralnej części umieszczam końcówkę z nałożonym klejem. Tę koniczynę też sobie odłożę na bok, a tymczasem pokażę Wam moje pozostałe koniczyny, ponieważ wykonałam je już troszkę wcześniej, aby sobie ułatwić zadanie. Jak widzicie, tych koniczynek jest bardzo dużo. Wszystkie już są gotowe do włożenia, do umieszczenia w donicy. Przygotowałam sobie taką szklankę, to był akurat świecznik, który wcześniej sobie też udekorowałam techniką decoupage. I ja mam tutaj akurat styropianową bombkę, ponieważ właśnie świetnie mieści mi się w tym wazoniku, świeczniku, zwał jak zwał. W każdym razie wykorzystałam sobie taką bombkę, włożyłam tę bombkę do mojego świecznika, wazonika i teraz będę umieszczać wszystkie koniczynki w tej bombce, w tej kuli. Styropian tutaj świetnie się sprawdza. Wkładam koniczyny. Możecie je rozmieszczać w dowolny sposób, jak już tak by Wam się zamarzy. I w taki sposób właśnie rozmieszczamy wszystkie wykonane koniczyny, aż cały wazonik będzie nimi wypełniony. I gotowe. Słuchajcie, nasza doniczka wypełniona jest przepięknymi papierowymi koniczynami. Ja sobie jeszcze tę donicę umieszczę w metalowej osłonce. Ok, udało się. Spójrzcie tylko, prezentuje się to naprawdę wspaniale. Także polecam, stwórzcie własne koniczyny. Kochani, jeśli ten tutorial Wam się spodobał, kliknijcie kciuka w górę, napiszcie też komentarz, jeśli macie jakieś pytania. Możecie też pisać do mnie adres lubietworzyćmałpa@gmail.com. Zapraszam Was także do subskrybowania mojego kanału i do wizyty na lubietworzyć.pl. Ja ze swojej strony dziękuję Wam za to, że zdecydowaliście się obejrzeć dzisiejszy odcinek i zapraszam do oglądania kolejnych moich tutoriali, które pojawią się już wkrótce. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!